Pani Lidio, tak naprawdę za Panią pierwszy rok, trudny, pewnie pełen wyzwań i mnie ciekawi, jako taką osobę, która obserwuje, jak zmienia się telewizja, która obserwuje, jak trudna to jest posada tego dyrektora też programowego, które wyzwanie według Pani było najtrudniejsze przez tych kilkanaście miesięcy? Ja dałam sobie rok na taką głębszą analizę, na wejście w każdy z formatów, które mamy w TVN-ie. Nie wiem, czy to było najtrudniejsze, bo ja mam takie poczucie, że w moim krwiobiegu płynie program, bo realizowałam w swoim życiu przeróżne formy programowe, bo przede wszystkim jestem dziennikarzem, reporterem, producentem, a dopiero na końcu dyrektorem, więc jest, tak, mam poczucie, że jest mi łatwo połączyć te role i to nie jest dla mnie jakieś wielkie wyzwanie, bo po pierwsze bardzo lubię współpracować z ludźmi, po drugie rozumiem Was, dziennikarzy, spędziłam lata na montażu, poza kamerą i to jest mój świat, więc przyglądaliśmy się ten rok i analizowaliśmy programy. Wypracowaliśmy strategię na najbliższe sezony, nie na miesiąc, nie na dwa, na parę miesięcy do przodu i tak ułożyliśmy tą ofertę, żeby ona była komplementarna, spójna i co dla mnie bardzo ważne, żeby też ona odzwierciedlała takie wartości, jakie my czujemy, jakie my mamy. To jest dla mnie ważne, że to jest takie spójne, autentyczne. I mam poczucie, że też w rozwoju poszczególnych formatów innowacyjne, bo nie wymienialiśmy tylko scenografii, żeby był nowy kolor ściany. Te zmiany są rzeczywiście jak gdyby po coś, żeby lepiej przeprowadzać rozmowę na przykład w Dzień Dobry TVN, żeby dać lepszą przestrzeń do występów dla artystów. Na koniec muszę zapytać o mojego serdecznego znajomego, a Pani jak rozumiem też bliską osobę, która wielokrotnie mówiła mi o tym, jak wiele Pani zawdzięcza, Przemek Kosakowski. Czy tu jest jakakolwiek szansa albo pomysł na to, żeby pokazać jeszcze Przemka inaczej w telewizji? No, czy jest jakaś szansa na jego powrót do TTV? Bo on robił też z tego kanału coś wspaniałego, że dostawaliśmy edukację, rozrywkę, ale też ogromne serducho. Ja mam nadzieję, że Przemek z formatem Down the Road albo z jakimś innym formatem wróci na antenę TTV i Joanna Sołdra, która jest teraz dyrektorem tego kanału, wiele lat ze sobą współpracowaliśmy, jest fantastyczną kobietą i bardzo mądrą dyrektorką. Myślę, że stworzą z Przemkiem kolejne wyzwanie. Jeśli będzie w nim chęć. Myślę, że w nim chęć, energia i potrzeba czynienia dobrych rzeczy i robienia dobrych programów jest, a ja się mogę przyznać, że kiedy dołączyłam do grona TVN-owego, kiedy tworzyłam swój zespół w TVN-ie, długo szukaliśmy formatu, który będzie takim formatem tak głębokim, tak mądrym, poruszającym, jak formaty, które kiedyś w TTV robiliśmy z Przemkiem, właśnie na przykład Down the Road. I my taki format znaleźliśmy. I ten format, który pojawi się w listopadzie w TVN-ie, on nie ma jeszcze polskiego tytułu, bo nie możemy z Maćkiem Szczurem znaleźć na niego odpowiednika. Ten format The A-Talks, myślę, że on będzie miał podobną taką mądrość i emocję dobrą i prawdę i taką naprawdę szczerość, bezkompromisowość, bo osoby w spektrum autyzmu mają właśnie taki zespół cech, które tą autentyczność i tą prawdę po prostu dają i no, każda antena rządzi się swoimi prawami, więc my też w TVN-ie chcemy mieć taki format i bardzo jestem wdzięczna Maćkowi Szczurowi, że przyjął rolę moderatora w tym programie. To najpierw czekamy na program pana Macieja, a potem czekamy na powrót Przemka. Jak wy zrobicie program, to on zrobił cudowne wywiady, bo to jest też fantastyczny rozmówca. Dziękuję pani bardzo. Fantastycznie, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.